Dzień dobry Państwu, witamy w programie Przy kawie o Rakowie. Idealna rozgrzewka przed meczem Polski z Bośnią i Hercegowiną właśnie się rozpoczyna. W naszym studiu dwaj goście, dwaj byli zawodnicy Rakowa Częstochowa, Błażej Radler, najbliżej mnie, i Mateusz Kos. Witam panowie. No panowie, łącznie macie w barwach Rakowa występów tak mniej więcej około 170. No to jest dużo, to jest kawał historii, szczególnie Mateusz, ty grałeś tutaj przez 8 lat, no to jest w dzisiejszych czasach też rzadko spotykany wynik. I właśnie do ciebie chciałem skierować od razu pierwsze pytanie. Jak ty patrzysz na to z tej perspektywy, bo 8 lat, no to jest dużo, to jest na pewno cała masa wspomnień. I jak wspominasz te 8 lat w Rakowie? Zgadza się, to jest kupę czasu. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem trafić do Rakowa. Poznałem wspaniałych ludzi, piłkarzy, sztab. I tak jak pan mówi, duże wspomnienia. No możemy być na ty. To jest swobodny program, swobodna koncepcja, także, no, także śmiało. Wiadomo, też zostawiłem dużo zdrowia na treningach i tak jak mówię, no, Raków zawsze będzie w sercu. Błażej, ciebie zapytam, bo też jesteście obaj przypadkami zawodników, którzy przyjechali tutaj do Częstochowy i no nie wiem, czy się tego spodziewaliście, czy nie, ale zostaliście tu już chyba, wydaje mi się, że na stałe. Osiedliliście się tutaj po zakończeniu kariery, czy już na koniec tej kariery. No bo oba jeszcze gracie. Spodziewałeś się tego, że tak się to potoczy, że przyjedziesz do Częstochowy i zostaniesz tutaj, można powiedzieć, że już na stałe? Znaczy, no, każdy piłkarz, myślę, że sobie to układa gdzieś tam w głowie, tak? No, tyle tych przeprowadzek przez całą karierę było, że w końcu sobie myśli, no gdzieś trzeba się osiedlić, tak? Na stałe już, no. A że Raków już był pod koniec tej mojej kariery, można powiedzieć. A sprawy się potoczyły tak właśnie, że żona sobie też biznes tutaj otworzyła, a córce już też nie chcieliśmy zmieniać szkoły kolejnej, więc zostaliśmy tutaj w Częstochowie. Właśnie mam tutaj wynotowane, bo też przygotowywałem się do tego programu razem z naszym działem marketingu i komunikacji, że twoja żona ma jeden z najlepszych salonów make-upu w Częstochowie, także no, nie było chyba innej opcji, ty musiałeś tutaj zostać. No otworzyła w końcu salon, tak też z dziewczynami są wszystkie usługi dla kobiet, także zapraszam serdecznie. No pracowało na to bardzo ciężko, tak, więc na pewno jest tam gdzieś w czołówce częstowskich. Zachęcamy kibiców do zadawania pytań, jeśli macie jakieś wspomnienia tutaj z Mateuszem i Błażejem. No to śmiało, a pewnie jest co wspominać. Mateusz, pytanie do ciebie, bo są już pierwsze pytania na czacie. Ty grałeś tak naprawdę i w trzeciej, i w drugiej, i w pierwszej lidze. No, na tych wszystkich szczeblach gdzieś walczyłeś, miałeś okazję występować i przeżywać te emocje, natomiast nigdy nie było dane ci zagrać w Ekstraklasie. I powiedz, czy to jest takie coś, czego chyba najbardziej żałujesz, jeśli chodzi o tą 8-letnią przygodę z Rakowem? No, zgadza się. Każdy piłkarz po to trenuje, żeby grać jak najwyżej. Spełnienie marzeń na pewno była gra w Ekstraklasie, ale i tak bardzo jestem zadowolony, że właśnie tymi małymi kroczkami piłem się w górę i udało mi się zadebiutować w pierwszej lidze za trenera Papszuna. Mhm. A taki najwspanialszy moment, taki najbardziej, który zapadł ci w pamięć, jeśli chodzi o Raków? Myślę, wywalczony awans do pierwszej ligi? Tak, i feta na bieganie tym autokarem przejażdżka i jak kibice po prostu skandowali, to coś pięknego. Mhm. To zostaje w sercu. Sporo jest pozdrowień. Filip pozdrawia nas z Ameryki. Tomasz Kos pozdrawia. Cześć brat. Napisał, także... Cześć. Także tak, tutaj przekazujemy. Błażej, no ty tych występów w Ekstraklasie masz 116, więc można powiedzieć, że zanim tutaj trafiłeś do Rakowa, to ta twoja kariera była naprawdę bogata, ale też padają pytania, jak wspominasz pobyt w Belgii, bo grałeś w drużynie AFC Tubize. No, na pewno ten wyjazd do Belgii gdzieś tam był takim nowością dla mnie, tak? No bo w końcu byłem na testach wcześniej, ale gdzieś tam się nie załapałem, natomiast ten wyjazd do Belgii, gdzie jeszcze wtedy też pojechaliśmy z żoną, córka była mała, na pewno to było takie nowe doświadczenie dla naszej całej rodziny i dla mnie również. Ale wspominam miło, tak? No, można było zobaczyć, jak trenuje się na zachodzie. No ale niestety nie udało nam się utrzymać w Ekstraklasie belgijskiej, bo byliśmy Beniaminkiem. Ja przyszedłem na drugą rundę. Zabrakło nam bodajże chyba 3 punktów do barażu o utrzymanie, żeby grać z drugą drużyną. No nie udało się niestety i wróciłem.
No ale oprócz tego, że byłeś zawodnikiem tej drużyny Tubize, to oprócz tego jeszcze miałeś szansę, byłeś bardzo blisko podpisania kontraktu z legendarnym Anderlechtem. Dobrze mówię? Tak, myślę, że to byłby dla mnie wtedy przełomowy moment, myślę, że w mojej karierze, no ale... No to co się stało, że byłeś na testach, grałeś w sparingach i no, tego kontraktu nie podpisałeś? Tego do końca się nie dowiemy, tak? No to niby wszyscy mówili, że wypadłem dobrze, nawet wyśmienicie. A co tam było później rozmawiane z menadżerem i tak dalej, to tak naprawdę można się tylko domyślać. No może jakbyś podpisał w Anderlechcie, nigdy nie trafiłbyś potem do Rakowa, nie osiedliłbyś się w Częstochowie i ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Panowie, no zapytam tak, jeszcze pytanie do Mateusza, bo tutaj widzę, że też pytań było o to sporo, szczególnie jeszcze przed programem, kiedy zapowiadaliśmy dzisiejszy odcinek, właśnie o to, że ty z kolei troszeczkę inaczej tutaj podszedłeś do tego przyjazdu do Częstochowy, bo przyjechałeś sam i chyba swoją kobietę twojego życia poznałeś dopiero tutaj w Częstochowie. Tak, zgadza się. To był mój pierwszy wyjazd poza rodzinne miasto. Udało się znaleźć wybrankę swojego życia. Mamy teraz dwóch wspaniałych synków i pobyt udany. I są kolejne pytania z czatu. Do Błażeja. Kto był najlepszym piłkarzem z Rakowa, z którym grałeś? W którym grałem. Mam swój typ, ciekawe czy się potwierdzi. Ale chodzi o ten czas, jak ja byłem w Rakowie, no, tak? Tak. No, ciężko, trzeba by się zastanowić głębiej. Nie no, z tego czasu na pewno wyróżnią się i Rafał Figiel, i Wojtek Rejman swojego czasu, tak? Także myślę, że no, jakieś tam przebłyski każdy w jakimś którymś tam meczu miał, tak? Natomiast, typowałem może Darka Pawlusińskiego też. Darek również, no dokładnie. Także no, nie ma jakiegoś takiego typu numer jeden, a tak jak mówię, no, każdy miał jakieś tam lepsze i gorsze momenty. A właśnie w tamtym czasie no, było was kilku doświadczonych zawodników w Rakowie. No, chyba wy i właśnie ty i Darek Pawlusiński byliście takim, no, można powiedzieć, najstarszą grupą. Jak to jest być takim zawodnikiem właśnie tutaj w zespole Rakowa, gdzie no musisz jako taki doświadczony piłkarz z takim ograniem w Ekstraklasie, gdzieś też z przygodą za granicą, pokazywać pewne wzorce, trochę tą szatnię, jak to się mówi, trzymać. Łatwo jest spełniać taką rolę, czy to jest coś trudnego dla zawodnika? No wiadomo, ta rola gdzieś tam w pewnym momencie w karierze przychodzi, tak? No bo człowiek, piłkarz się staje coraz starszy. No pewnie gdzieś trochę z myślą o tym zostałeś tutaj też do Częstochowy wciągnięty. No myślę, że tak, na pewno. No, wtedy w drugiej lice gdzieś tam już był ten kierunek, żeby robić te awanse tutaj w Rakowie. Ściągali i doświadczonych piłkarzy, wiadomo, robili tą mieszankę. My z Darkiem na pewno taką rolę pełniliśmy w szatni. A czy to jest łatwe? No, jeśli są wyniki, to jest łatwe, tak? A gdy przychodzi jakaś tam niepowodzenia i porażki, no to wiadomo, wtedy też cierpią na tym najstarsi. Mhm. Seria pytań do Mateusza, więc nie będę się zatrzymywał po kolei. Czy uważasz, że Kuba Szumski godnie cię zastępuje między słupkami? Pyta Mateusz. Uważam, że godnie. Kuba jest bardzo dobrym bramkarzem, wychowankiem Legii Warszawa. Trenował najlepszego trenera bramkarzy w Polsce, Krzysztofa Dowchania. Teraz ma przyjemność trenowania z równie bardzo dobrym trenerem bramkarzy, Maćkiem Sikorskim, którego pozdrawiam. No i mi się godnie oczywiście zastępuje. No dobrze, następne pytanie, a tutaj jest nawet kilka pytań już o to. Marek pyta, witam. Mam pytanie do Mateusza Kosa. Gdzie można kupić najlepszy miód w Częstochowie? Oczywiście, na Bałtyckiej 7. Pytam też tutaj w imieniu niektórych innych kibiców, którzy pytali, na przykład kto po panu Tomku Petrasku będzie kolejnym ambasadorem rodzinnego interesu. No chodzi o tą produkcję miodów. Skąd w ogóle taka pasja? Bo to też nie jest jakaś popularna branża, jeśli chodzi o zawodników. Raczej to zapoczątkował dziadek świętej pamięci i później zaraził się tym tata. Teraz to kontynuuje też najstarszy brat, który ma dość dużą pasiekę, no i tak się kręci ten rodzinny interes. Właśnie teraz Tomek Petrasek brał, wcześniej Rafał Figiel i koledzy z szatni tam właśnie na Rakowie, ostatnio właśnie z Arki Gdynia brali, więc tak się kręci. Musi to być coś legendarnego, bo nawet w klubie, gdzie padło już, kto będzie gościem naszego programu, od razu wszyscy jakby gdzieś tam zapaliła się lampka, o, może podpytaj tam o miód Mateusza, bo naprawdę jest pyszny. No to na pewno też ciekawa przygoda. Pytanie do Błażeja.
Jak wspominasz Wojciecha Okińczyca i Petera Hoferice? Czy macie kontakt? No myślę, że to można powiedzieć, że najbardziej utrzymywaliśmy kontakt ze sobą, bo z Wojtkiem grałem też już i w Górniku Zabrze. No a Peter to bardzo fajny chłopak i człowiek, tak? No, na pewno z tych zagranicznych chłopaków, którzy byli w szatni Rakowa, to mieliśmy najlepszy kontakt. No i czy utrzymujemy kontakt? Tak. I z Wojtkiem, i z Peterem, nawet przy okazji meczu Górnika na Słowacji w Lidze Europy, to odwiedziłem właśnie Petera i razem pojechaliśmy na mecz właśnie to było chyba w Trnawie, czy już nie pamiętam. Pojechaliśmy razem na mecz, więc tak, SMS-ujemy i dzwonimy od czasu do czasu. Jest bardzo dużo pytań do Mateusza. Jak ci się współpracowało z trenerem Sikorskim? Jakbyś mógł poopowiadać trochę szczegółów, jak to wspominasz? Bardzo dobrze wspominam. Żałuję, że wcześniej się nie spotkaliśmy, bo na pewno udałoby może się zadebiutować w tej ekstraklasie, bo spotkaliśmy się, jak już wiadomo, no, człowiek też miał już swoje lata, ale no, to bardzo dobry jest fachowiec, gdzie pokazuje teraz w Rakowie. Trener Sikorski bardzo dużo wymagał i to mi się podobało, ja też lubiłem popracować na treningu. Śmialiśmy się niekiedy, czy z Kubą, czy właśnie z innymi bramkarzami, że trener Sikorski potrafiłby nawet konia zajechać, no ale miał twardą rękę i po prostu... Czyli nie było lekko, ale to potem przynosiło wymierne efekty w lidze, w meczach. Kasia pyta, a nawet to nie jest pytanie, ja mogę być ambasadorką miodu od Mateusza, zamawiam regularnie i polecam. Bardzo, bardzo miło, także pozdrawiamy. Pytanie do obu panów. Kiedy przychodził trener Papszun, spodziewaliście się, że takie wyniki będzie osiągał z zespołem? Może ja zacznę. No ja miałem okazję z trenerem być te pół roku, tak, które mi zostało jeszcze kontraktu w Rakowie. No nie, no z góry było widać, że to jest bardzo dobry trener i wielki fachowiec. Pamiętam te pierwsze treningi, które właśnie przychodził w tym okresie, gdzie nam nie szło i każdy ten trening trwał przynajmniej półtora, dwie godziny, gdzie było naprawdę bardzo dużo taktyki i ustawiania na boisku. Także no te pół roku na pewno wspominam super i było widać, że te efekty nastąpią. Mateusz, no ty przeżyłeś w Rakowie ładnych kilku trenerów, jak wspominasz, na ich tle trenera Papszuna? To co Błażej mówił, że właśnie trener dużą wagę do taktyki przywiązywał, ale też chciał grać piłkę i to mi się podobało właśnie, bo Raków w tych meczach właśnie co za trenera Papszuna starał się dominować, a wcześniej zdarzały się mecze, że po prostu z gry Favejherowo nam robili Barcelonę, a tutaj trener, z kim byśmy nie zagrali, czy z Barceloną, czy z jakim przeciwnikiem, cały czas była, że atakować. No i to mi się podobało, że taka pewność siebie od razu biła mega od trenera Papszuna. A jak wspominasz na przykład pracę z trenerem Brzęczkiem, bo też zdaje się, że miałeś okazję. Miałem okazję, ale to akurat były czasy, gdzie w Rakowie właśnie, no wiadomo jak było z finansami, graliśmy praktycznie swoimi zawodnikami. Trener też nie miał, dopiero się uczył, nie miał jakiegoś pola manewru, żeby na transfery, bo budżet był okrojony. No ale jeśli mam porównywać trenerów, to myślę, że trener Papszun niedługo będzie w kadrze. O, to ciekawa deklaracja, wróżba. No może no, trzymamy kciuki, żeby kiedyś się do takiego momentu doszło. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, jeśli dobrze pamiętam, także trenerowi Markowi Papszunowi składamy z tej okazji życzenia, bo także taką pracą kiedyś się trudnił. Panowie, no, pada kolejne pytanie do Mateusza. Staram się tutaj selekcjonować te najciekawsze, ale w zasadzie może to będzie też pytanie i do was. Jak oceniacie te no to są w sumie takie pamiętne baraże z Pogonią Siedlce. To nie były łatwe mecze i finalnie one skończyły się remisem, ale remisem, który premiował utrzymanie w pierwszej lidze Pogoni Siedlce. No wiadomo jak to w barażach, tak? No, trzeba baraże też... o awans z perspektywy Rakowa, awans do pierwszej ligi. No, na pewno fajnie, bo to był też pierwszy sezon, który byłem w Rakowie. Może nie do końca byliśmy zadowoleni, bo mieliśmy naprawdę duże szanse, żeby bezpośrednio awansować, ale wyszedł baraż. No jak to z barażem, no tak jak już mówię, no
trzeba trafić po prostu z formą i dniem tak naprawdę. I no, niestety przegraliśmy ten baraż, no i każdy z tą nadzieją na przyszły sezon myślał, że to już będzie bezpośredni awans, ale no niestety się nie udało. Mateusz, a jeszcze przepraszam, że przerwę, troszeczkę zmienię temat, bo jest bardzo też ciekawe pytanie do Mateusza. Kiedy Julian zastąpi w bramce tatę? Jak dorośnie. Nie, no, w jakim wieku jest Julian? 5 lat będzie miał w listopadzie. Wróżysz mu karierę piłkarską? No na razie fajnie, jak prowadzę mu treningi tam na podwórku, to na razie fajnie się chce na bramce stać, rzuca się, wiadomo, małymi kruczkami, jak nie będę zmuszał do niczego, ale jak chcę, ja mogę pomóc, to czemu nie? Pytanie do Błażeja od Mateusza. Błażej, w jakim klubie i klasie rozgrywkowej aktualnie grasz? W lidze okręgowej. W Piaście Przyrów. Bo to jest też pytanie właśnie, czy Piast Przyrów awansuje do czwartej ligi w tym sezonie? To chyba od kibica zespołu Piasta. No, przede wszystkim chcemy się dostać do tej czwórki, która będzie grała o awans tak naprawdę, ale no, nie wybiegałbym aż tak daleko. Myślę, że jest kilka drużyn, które są naprawdę silniejsze od nas i są bardziej pogładane i finansowo, i mają perspektywy, aby grać w tej czwartej lidze. Panowie, pytanie od Kasi do obu Was. Który mecz Rakowa zapamiętaliście szczególnie? Takie mecze, w których zagraliście? Mateusz, no ta Twoja przygoda to jest 133 mecze w Rakowie. Jest jeszcze wybierać. Pozytywny akcent? Czy... Tak, takie mecze, które zapamiętaliście najlepiej. No to na pewno wygrana też z Nadwiślanem 6-0, bo dzień wcześniej właśnie Julian mi się urodził. No i fajnie było tą kołyskę świętować przy takim wyniku. To na pewno też zostało w pamięci. No i debiut w pierwszej lidze z Chrobrym Głogów. Był pokazywany w telewizji i na pewno taki moment do zapamiętania. Błażej, ty masz jakiś taki mecz, który wspominasz najlepiej? Próbuję. Taki, który był ci najlepiej. Myślę, że nie ma jakiegoś, który zapamiętałem szczególnie. Na pewno były takie mecze gdzieś tam, gdzie podnosiliśmy się przegrywając i potrafiliśmy wygrać ten mecz. Pamiętam na rozwoju chyba strzeliliśmy bramkę w końcówce zwycięską. W Tarnobrzegu chyba też był taki mecz, gdzie był straszny upał, pamiętam, i też chyba jakoś potrafiliśmy w końcówce wygrać mecz. Jest też pytanie, Błażej, do Ciebie od jednego z kibiców. Czy udało Ci się ustrzelić w karierze hat-tricka? Trochę dziwne pytanie jak do obrońcy, no ale może miałeś taką przygodę, czy nie zdarzyło się to? Przypuszczam chyba, od kogo to jest to pytanie, ale udało mi się ustrzelić hat-tricka, ale w wieku 17 lat. Grałem wtedy jako napastnik, więc było troszeczkę łatwiej w moim macierzystym klubie, ale to wiadomo, później zostałem przekwalifikowany na obrońcę, więc już jest ciężej. Natomiast nawiążę do tego pytania, bo graliśmy w Przyrowie mecz ostatnio ze Szczekocinami. Strzeliłem dwie bramki i w 92 minucie mogłem strzelić hat-tricka, ale nie wykorzystałem rzutu karnego. Aha. No ale jeżeli mówisz, że już kiedyś miałeś taką przyjemność, no to sobie to gdzieś tam mogłeś kiedyś dopisać. Pyta Artur, jak wspominacie w Rakowie ulubieńca kibiców Dariusza Pawlusińskiego? Mateusz. Bardzo dobrze wspominam Darka. Ciężko było bronić jego strzały z dystansu na treningach? Tak, szczególnie te właśnie z krótkiej nóżki, z prostego, nawet jak prosto bramkarza leciała, no to była naprawdę pocisk, ciężko było bronić. Ale tak mówię, przychodził, tak wtedy te znane nazwiska przychodziły już takie bardziej. Oglądało się za młodu kiedyś właśnie Darka w telewizji, no i tak bardzo miło było gościć razem w szatni, no ale jak poznałem Darka, no to przeczłowiek właśnie i bardzo dobrze wspominam. Pyta Rafał, co zamierzacie robić po zakończeniu kariery piłkarskiej? No ja już tak naprawdę ją zakończyłem. Teraz już pojadę do domu rekreacyjnie, sobie gram i bardziej, żeby zdrowie dopisywało. No, jak to każdy piłkarz przy już zakończeniu kariery, czy tak myśli właśnie co dalej począć, tak? I no, teraz pracuję i pomagam żonie też, jeśli trzeba, to w salonie i życie toczy się dalej.
Okej, Mateusz, ty troszeczkę też widzę, że kierujesz swoją przygodę z piłką dalej w kierunku trenerki. Tak, kiedyś chciałbym na pewno trenować bramkarzy. Chciałbym właśnie mieć swoją szkółkę bramkarską. A obecnie jak to wygląda? Obecnie trenuję w trzech klubach właśnie zawodników, tam jak po prostu zależy, jak czas wolny, bo wiadomo, jeszcze jak gra się na szczeblu centralnym, z tym czasem jest ciężko, no ale staram się tam chłopaków troszkę podszkolić. Bo też sporo pytań o to było, więc już tak naprawdę odpowiedziałeś. Jest pytanie od Kamila. Czy kojarzysz młodego bramkarza Michała Brusia? Kojarzę, ale nie miałem przyjemności występować razem ani poznać. Jest pytanie, więc przekazuję. No dobrze, przejdźmy do kolejnych pytań. Błażej, pytanie do ciebie. Jak przychodziłeś do Rakowa, jakie były powody? Bo przychodziłeś jako zawodnik, tak jak już rozmawialiśmy, doświadczony z przeszłością w młodzieżowej reprezentacji, w lidze belgijskiej, w ekstraklasie polskiej. Przychodziłeś tutaj do Rakowa. Jak to wyglądało? Jak zostałeś namówiony na taki transfer? No, pamiętam, że zadzwonił do mnie chyba pan Kołaczyk i zaproponował kontrakt tutaj w Rakowie. Czyli standardowa droga tak naprawdę. Dokładnie, tak, dokładnie. I gdzieś tam, wiadomo, jeszcze jakieś oferty było, no i wtedy tak naprawdę no, kalkuluje się, co jest najlepsze. Też myślę, że nie chodziło tak najbardziej chyba już wtedy o pieniądze, bo to wiadomo, że to już było gdzieś tam u schyłku kariery, tylko też już chcieliśmy po prostu na Śląsk wrócić i gdzieś tutaj już szukać właśnie, żeby się osiągnąć. Mateusz, a jak wyglądały twoje początki w Rakowie? Przeszedłeś do klubu w 2010 roku. Jak to się zaczęło? No na pewno przyjechałem na testy, ale no przechodziłem też z trzeciej ligi. Na pewno dużo osób na mnie nie stawiało. Konkurenta miałem starszego bramkarza, też bardziej doświadczonego. No ale swoim charakterem udowodniłem, że Jerzy Brzęczek dobry ruch zrobił i za to mu dziękuję, że ściągnął mnie do Częstochowy. Mhm. A powiedz mi, przeżyłeś też wielu bramkarzy w Rakowie. No zazwyczaj to ty byłeś tą jedynką podczas tej ośmioletniej przygody tutaj z klubem Raków, ale kto był takim najbardziej ciekawym, ekscentrycznym, bo bramkarze często mają taki bardzo wyrazisty charakter, gdzieś są takimi też dobrymi duszami w szatni. Kto był taki najbardziej wyrazisty, jeśli chodzi o twoich konkurentów między słupkami? Czyli taki typowy wariat. Można tak powiedzieć. No to zdecydowanie Tomek Loska się wyróżniał. Akurat z Górnika Zabrze, no taki typowy Ślązak. Było wesoło? Pamiętasz jakąś historię, anegdotę taką najśmieszniejszą? Nie, ale nasza? Ogólnie kręcił tą atmosferę i z Tomkiem fajnie się też rywalizowało. Można było też coś podpowiedzieć. No, wtedy przychodził do nas jako młodzieżowiec. Też miał tego handicapa. Wiadomo, tutaj wtedy Raków chciał na młodzieżowca bramce postawić. No i naprawdę ta osoba taka właśnie była do atmosfery. Super. A taki bramkarz, który z twojej perspektywy tej ośmioletniej był najlepszym bramkarzem w tym czasie? Chyba, że siebie wskażesz. Nie, no nie będę siebie wskazywał. Ja no myślę, że Kuba Szumski właśnie taki poziom solidny zawsze pokazywał. Mamy pozdrowienia z Irlandii od kibica Andrzeja. Pozdrawiamy oczywiście za granicę. Pyta Medalik, który z zawodników Rakowa, tych obecnych zawodników, robi na was największe wrażenie? Błażej. No, chyba, że Mateusz chcesz zacząć. No, na mnie Tijanicz, no i Tomasz Petrasek. No, Tomek tych bramek strzela ze stajków. Błażej, ty jako środkowy obrońca podzielasz zdanie? Nie, no wiadomo, Tomek jest wyróżniającą się postacią w ekstraklasie. Jego wzrost i siła na pewno jest odczuwalna u każdego napastnika. Ale ja bym wyróżnił na pewno Szwarca w środku, który pracuje na cały zespół i jest naprawdę takim dla mnie numerem jeden. Mateusz, ty jesteś często jeszcze widywany, nawet bardzo często na meczach. Też pamiętam, jak odchodziłeś z Rakowa, pożegnałeś kibiców do zobaczenia na stadionie. Tak jakby tutaj sygnalizując, że tutaj się nic nie zmienia, gdziekolwiek będziesz grał, to zawsze gdzieś to serce cały czas będzie przy Rakowie. Często wybierasz się na mecze do Bełchatowa? Wcześniej się wybierałem właśnie, wiadomo, jak teraz zależy też od pogody, bo z rodzinką się zawsze wybieramy.
ale no też druga liga ma taki terminarz, że niekiedy się nakładają te mecze, jedynie oglądamy właśnie albo na aplikacji, jak wracamy z meczu lub się uda w telewizji. No wszyscy czekamy na powrót Rakowa tutaj do Częstochowy i myślę, że możemy powiedzieć, że na tym pierwszym meczu, no można powiedzieć historycznym, pewnie wszyscy się zobaczymy. Błażej, ty też zabierasz rodzinę na mecze Rakowa? Tak, jeśli mecze były na Limanowskiego, to na pewno wpadaliśmy, ale przynoszę, że była to, by nie byłem ani razu. No ale na Limanowskiego na pewno, na otwarcie nowego stadionu. Zapraszamy. No właśnie, o to też było jedno z pytań kibiców, czy bywacie na meczach Rakowa w Ekstraklasie. Mateusz, obecnie Skra Częstochowa gra w drugiej lidze. Powiedz mi, jak duża jest obecnie, twoim zdaniem, jak oglądasz te mecze, jest różnica poziomów? Czy ta druga liga od Ekstraklasy, bo to też jest taka droga, którą przebył Raków, no to jest przepaść, czy może tak nie uważasz? Myślę, że to duża przepaść nie jest, bo graliśmy nawet z Rakowem sparring, zremisowaliśmy i naprawdę graliśmy jak równy z równym. Myślę, że tam kwestia już zawodników, że zrobią różnicę. A naprawdę teraz za nowego trenera Marka Gołębiowskiego jesteśmy bardzo dobrze poukładani i naprawdę fajną piłkę gramy, co widać właśnie w tabeli. Czyli jakbyście trafili na przykład w Pucharze Polski albo zagrali w meczu sparingowym z drużyną Ekstraklasy, co zresztą latem miało miejsce, bo Raków ze Skrą jeden mecz rozegrał. Wstydu byście na pewno nie przynieśli, tylko gdzieś ten poziom aż tak bardzo odstający nie jest. Zgadza się. Pytanie z czatu. Który zawodnik z Rakowa w trakcie, kiedy graliście, mogliście obserwować to wszystko z bliska, miał największe papiery nagrania, a kariery nie zrobił? Błażej. Pamiętasz takiego chłopaka? Może kilku? Też trzeba się zastanowić. Jeśli Mateusz ma już typ, to... No, trzeba by wytypować pewnie jakiegoś młodego chłopaka, tak? No bo to... No Kamil Wojtera na pewno teraz strzela bardzo dużo bramek w Skrze. No to pamiętam, jak wchodził do zespołu, no to wyróżniał się, jeśli chodzi o walory fizyczne, tak? Bo był młodzieżowcem, a już wtedy wyglądał mężnie, można powiedzieć. No i teraz widać, że gdzieś tam przyszedł ten moment, te jego 5 minut, można powiedzieć. No. Strzelić hat-tricka w meczu 3-0, no to na pewno jest sztuka nawet w drugiej lidze i myślę, że na brak ofert teraz nie będzie narzekał. Mateusz, a ty pamiętasz przez ten długi okres, ktoś taki ci się przewinął, kto zobaczyłeś go i powiedziałeś, o, ten chłopak na pewno zrobi karierę, a ona się potoczyła jakoś inaczej? Więcej się spodziewałem właśnie po Oszewskim, co przyszedł do nas z wypożyczenia ze Śląska Wrocław. Teraz tam grywa w Ekstraklasie coś, no ale no, chłopak miał naprawdę papiery. No i u nas przygasł nagle, no ale później widziałem, że coraz bardziej się rozkręca. Ostatnio był w Olsztynie na wypożyczeniu. Teraz gra tam w rezerwach właśnie Śląska, no ale po nim się bardzo dużo spodziewałem. Jest pytanie od Jacka. Pytanie do Błażeja. Czy pamięta jeszcze mistrzowski turniej w Finlandii i czy medal za Mistrzostwo Europy U18 nie kurzy się w szafie? No tego się nie da zapomnieć, bo wiadomo, to zawsze zostanie i w sercu, i w głowie. Nie kurzy się, wisi w domu rodzinnym u taty na ścianie. Więc, na honorowym miejscu pewnie. Tak, w honorowym miejscu, więc pamiętam jak najbardziej. Panowie, obserwujecie ten projekt Raków, projekt, który z każdym rokiem, z każdym sezonem się rozwija, zespół gra o coraz wyższe cele. No jak z waszej perspektywy to wygląda, jak oceniacie te ostatnie lata w wykonaniu Rakowa Częstochowa i jak bardzo jeszcze ten klub może się rozwinąć, waszym zdaniem, Mateusz? No, szczerze, jak na spodziewałeś się, że to pójdzie... Nie spodziewałem się, że tak szybko. W takim kierunku? Dokładnie. Z taką prędkością? Dokładnie. Nie spodziewałem się, że tak szybko. Wiadomo, że właściciel klubu miał nakreślony cel. Super, że właśnie udało się to zrealizować. Teraz tą kropkę nad i właśnie trzeba postawić jak najwyższe miejsce w Ekstraklasie. No ale myślę, że się nie spodziewałem, no bo wiadomo, graliśmy na drugim poziomie rozgrywkowym. Od dwóch sezonów też tam walczyliśmy o awans, był cel. Nie udawało się po prostu tego celu zrealizować. Przyszedł trener Marek Papszun,
No i tam już była wymiana zawodników dość duża, co rundę. I w końcu to przyniosło efekt z jednym awansem, drugim, no i widać tą drogą i dobrą miną. Mhm. W międzyczasie pozdrowienia z Nysy od Sebastiana, to chyba najbardziej dla Mateusza. Dziękuję. Bo w Nysie grałeś. Błażej, ty jak oceniasz obecne postępy Rakowa Częstochowa? No, progres jest niesamowity, no, trzeba przyznać. No, cel jest jasny, tak? I był jasny. Nawet jak ja już przychodziłem do Rakowa, że ten klub ma się znaleźć w ekstraklasie, czy to będzie prędzej, czy później. No, ale trzeba przyznać, że jest to chyba jeden z najlepiej rozwijających się klubów teraz w ekstraklasie, tak? No. Cel jest wyznaczony. Myślę, że teraz chcą chyba gdzieś tam pod puchary podejść. Natomiast no, widać tutaj jakiś kierunek, tak, w tym klubie i myślę, że cel będzie osiągnięty prędzej czy później. Trzymamy kciuki wszyscy, żeby tak było. Jest kolejne pytanie, panowie, no bo rozmawiamy o wielu pięknych momentach, takich miłych, które zapamiętaliście ze swojej przygody z piłką. Natomiast jest pytanie od kibica Radka. Czy wracacie jeszcze do meczu z GKS-em Tychy, przegranym 1-8? Co tam się wydarzyło? Bo to jest taki mecz, który, no szczególnie jeśli chodzi o ten wynik, no gdzieś tam w tej pamięci trochę boleśnie, ale zapada. No, jakie macie wspomnienia z tego meczu? No, wydaje mi się chyba, że... No co nie zatrybiło w tym meczu? No nie wiem, no wydaje mi się, że też chyba troszeczkę presja wszystkich, tak? Bo to, czy doświadczony, czy niedoświadczony. No ale trzeba przyznać też, że w tym meczu po prostu nie mieliśmy farta, bo każda sytuacja GKS-u, pamiętam, po naszą bramką kończyła się bramką, tak? No i, a jeśli zespół schodzi do szatni, do przerwy, już nie pamiętam ile było, ale chyba ze czwórkę na pewno albo piątkę. No jak wygląda przerwa w takim momencie w piłkarskiej szatni? Szczerze powiem, że no co tu... Tak, głowy już były wtedy spuszczone, no, spuszczone, czy była tak, jedna wielka, no, tak, to się mówi suszarka. No, nie ma co ukrywać, no, żeby podnieść się z takiego wyniku, no to graniczy raczej z cudem. Też wyobrazić sobie, co może mówić trener, tak, w tej sytuacji. No, gdzieś tam podtrzymuje na duchu, mobilizuje, no ale wiadomo, przy takim wyniku, no, żeby przegrać jak najmniej, no, taka jest prawda. Mateusz, no ty z perspektywy bramkarza tutaj, to jest taki mecz, że aż ciężko sobie to po prostu w praktyce wytłumaczyć, bo myślę, że żaden z zawodników gdzieś tam takiego meczu po prostu wcześniej nie doświadczył i czasami te przyczyny wydają się nawet wręcz takie irracjonalne. No jak z perspektywy bramkarza wygląda takie spotkanie? No, wyglądało tragicznie, no bo... Śni ci się jeszcze po nocach, czy już zapomniałeś? Już zapomniałem, ale niekiedy właśnie koledzy przypominają, jaki wynik właśnie z Tychami. No, wynik niechlubny, bo 8 bramek dostać nam, wiadomo, do przerwy było 4-0. No i w głowie też różne rzeczy, żeby nie skończyło się właśnie pogromem. No i skończyło się pogromem. Trener Sikorski, jak przychodził już do Rakowa, specjalnie przeanalizował mi ten mecz i mówi: Mateusz, przy odrobinie szczęścia mogłeś jedną obronić, ale też mogłeś dostać z 5 jeszcze, bo tam sytuacji dużo mieli i też jeszcze nie trafiali. No ale tak jak mówię, no, o takim meczu chce się jak najszybciej zapomnieć. Tym bardziej, że u siebie wiadomo, jaką marką jest Raków. No i daliśmy ciała do siebie. Ale nawiązując jeszcze, dodam, że Liverpool przegrywa z Aston Villą 7-2, a Barcelona z Bayernem też bardzo tak, wysoko. Tak, zdarzają się takie mecze, bo na pewno nie można powiedzieć, że któryś z zawodników, że jest tak słaby, jak taki wynik. Takie mecze się zdarzają, no niestety. Tak, no, jak 1-8, bo to się zdarza po prostu raz na pewnie tysiące. I to na poziomie dużo, dużo wyższy. Tak. Pytanie do Mateusza. Czy jest taka osoba, która przez te wszystkie lata najbardziej ci pomagała w klubie? Taka, która wspominasz i jesteś jej wdzięczny za pomoc. Wyróżniłbyś kogoś takiego? Na pewno myślę, że Jerzy Brzęczek, bo jak było ciężko, nie mieliśmy na wypłaty, zawsze się starał nawet ze swojej kieszeni wyłożyć. Tak jak ja byłem przyjezdnym, to wiadomo, trudno było o pieniądze, wiadomo, rodzice pomagali też, za to im dziękuję. Ale no, myślę, że trener Brzęczek dużo właśnie pomógł, bo już myśli były właśnie, żeby
zrezygnować. Ten trener właśnie walczył o Raków i mówi, dawaj Mateusz, jeszcze, dawaj. No i za to mu dziękuję. A powiedz właśnie, a propos trenera Brzęczka, no widzisz teraz, jak wygląda gdzieś ta cała otoczka wokół kadry i też sporo, no nie chcę nazywać tego hejtem, bo to jest opinia, każdy może gdzieś tam ocenić to na własną rękę. No ale czy gdzieś czasami słyszysz tą taką ostrą krytykę wobec trenera i denerwuje cię to, irytuje, czy może się z nią zgadzasz, no jak to widzisz? Ja myślę, że... No bo znasz go bardzo dobrze, no pracowaliście tak, razem przez dłuższy czas. Trener grał też w piłkę kupę lat, wiadomo też na poziomie reprezentacyjnym. Myślę, że trener się tym nie przejmuje, bo wyniki ma bardzo dobre. Ale wiadomo, no, każdy trener chce, żeby zespół fajnie funkcjonował, fajnie grał w piłkę, no ale no, wszędzie się znajdzie krytyka. Czy nawet będzie się fajnie w piłkę grało, przegra się te 1-0, a czemu tak, więc kibicowi się nie dogodzi, ale mówię, no, trener Brzęczek widocznie wie, co robi, ma świadomych też piłkarzy, bo wiadomo, no, mamy kadrę bardzo mocną. Mhm. Bardzo ciekawe pytanie, jak wspominacie panią Manię? Uważaj, Mateusz. Muszę sobie przypomnieć, kto to była. Pani Mania, która wydaje sprzęt, tak? Tak? Sprzęt oczywiście, tak. Nie, no myślę, że w każdym klubie jest taka osoba, tak? Która gdzieś tam dba o to, żebyśmy mieli się w co ubrać, mieli czyste rzeczy i no, na pewno bardzo dobrze. Mateusz, przez te 8 lat zdarzyło ci się nie oddać jakiejś koszulki? Dostałeś burę? Nie, nie dostałem. Tylko inni dostawali. Szczególnie obcokrajowcy. Okej. Okay. Właśnie Mateusz, jak też zmieniał się klub, jeśli chodzi o środek, o organizację, o no też troszeczkę infrastrukturę przez te wszystkie lata? Jak przychodziłeś w 2010 roku, jak kończyłeś w 2018 tą przygodę tutaj z Rakowem Częstochowa? Jak ten klub, jaką przemianę taką organizacyjną od środka przeszedł? No kolosalną, no, od drobnych nawet, od odżywki po różne sprzęty, no naprawdę, no teraz jak odchodziłem, no to nam nic nie brakowało, bo po prostu trzeba było wyjść i trenować. No a wcześniej wiadomo, no tutaj gdzieś wodę na szybkiego załatwiali, tu na odżywki w ogóle, no i było ciężko, no ale mówię, no teraz jak odchodziłem, to naprawdę wszystko było. Atmosfera na meczach na Limanowskiego, jak zapadła wam w pamięci? No ten stadion ma swój, czy już miał tak naprawdę, no bo z tego stadionu niewiele nam teraz przejściowo zostało, ten stadion miał swój klimat. No, były też takie mecze, gdzie ten stadion wypełniał się po absolutnie same brzegi. Jak zapamiętaliście kibiców i to wsparcie, które z tych trybun płynęło? Nie, no myślę, że wsparcie było na każdym meczu, tak? No, zawsze jest doping na meczach u siebie, więc to też jest ważne, tak? No, bo grać w klubie, gdzie przyjdzie tylko garstka kibiców i tak naprawdę słychać tylko pana Janka, któremu się tam coś nie podoba, no to wiadomo, gdzieś tam ta atmosfera na meczach u siebie musi być. No ale patrzycie teraz na przykład na mecze w Bełchatowie, gdzie jest to duża odległość do pokonania, też taką trasą, która nie jest przesadnie przyjemna i widzicie, że jednak zawsze ta czterocyfrowa i czasami bardzo solidna czterocyfrowa liczba kibiców na tych meczach się pojawia. No to jest coś, co można traktować nawet jako taki ewenement, coś, co rzadko się zdarza i chyba jest godne podziwu, Mateusz. Dokładnie, no widać, że Raków żyje tą ekstraklasą, no i fajnie jak będzie ten stadion, bo na pewno będzie wypełniony po brzegi. Ja pamiętam też mecz z Wisłą Kraków, jak graliśmy sparing na 90-lecie, to było no, szpilki się nie dało włożyć i naprawdę jak ryknęli, no to ciarki na plecach. Mhm. Właśnie jest pytanie też od jednego z kibiców, co czuje się stojąc w bramce i słysząc za plecami doping swoich kibiców? No na pewno to bardzo mobilizuje, nawet no, ciężko niekiedy mają właśnie obrońcy słyszeć bramkarza, bo bramkarz też podpowiada tam dość dużo, to właśnie jak jest cały czas doping, tego czasami nie słychać, no ale naprawdę, tak jak Barzej powiedział, no, fajnie się gra przy kibicach niż właśnie tak jak teraz podczas pandemii przy pustych trybunach, bo to nie ma, w ogóle jest bez porozumienia. Mhm. Właśnie chciałem też zapytać o te obecne czasy, no, w których musimy mierzyć się z tymi wszystkimi obostrzeniami, no, które też wpływają bardzo, utrudniają
życie kibiców i przy okazji także zawodników. Jak z waszej perspektywy, gdzie już jesteście no, bardzo doświadczonymi zawodnikami z dużą przeszłością, jak myślicie, jak to jest? Jak duży wpływ to ma na zawodnika, który no, biega i tego dopingu przynajmniej przez pewien czas, teraz słyszy się, że może do tego znowu wróci po prostu przy pustych trybunach, musi grać, tego dopingu nie słyszy. Jak to wygląda? No ja myślę, że ogromny. Jest to ogromna różnica, czy może to w ogóle nie ma żadnego wpływu na zawodnika? Przynajmniej dla mnie z doświadczenia jest to ogromna różnica, tak? Bo gdzieś tam jest chwila niepewności, czy jakiś tam, powiedzmy, jakaś sytuacja gdzieś tam nie wyjdzie komuś na boisku, czy coś. Zawsze ten kibic swoim dopingiem może gdzieś tam wesprzeć tego piłkarza. Więc dla mnie no, granie przy pustych trybunach to, no wiadomo, ten mecz trzeba rozegrać, tak? Trzeba się starać i angażować. Natomiast no, kibice robią wielką różnicę. Mateusz? To jest chyba jako bramkarz to zdecydowanie tutaj powiesz, że to wsparcie kibiców jest bardzo potrzebne. No tak, bo takie jak mecze bez kibiców to praktycznie jak sparring, prawda? Bo tak jak Błażej mówi, no, niekiedy trzeba dać z wątroby, nie ma się sił na po prostu kibice rykną i nagle te siły wracają, więc to jest myślę duży plus jak są kibice. Kolejne pytanie od kibiców, na jakim stadionie najlepiej, a na jakim najtrudniej wam się grało w czasie przygody z Rakowem? Mateusz, wspominałeś o Gryfie Wejherowo, może to jest taki obiekt, gdzie... Tam specyficzne boisko. Tak, bardzo specyficzny dojazd i... Tak, jak popadało, no to bardzo tam samo boisko było ciężkie. Tak. A kojarzysz jeszcze takie wyjazdy, gdzie było ciężko, a może taki stadion, gdzie najlepiej ci się grało zawsze? Czyli bardzo fajnie mi się grało z GKS-em tych na otwarcie ich stadionu, bo wtedy przyszło chyba 11 tysięcy, no to super się właśnie grało. Kibiców dużo, od nas bardzo też dużo przyjechało, cały czas doping przez 90 minut. Udało się wygrać właśnie wtedy ten mecz, no mega wspomnienie. Boże, a ty jaki stadion zapamiętałeś najbardziej ze swojej kariery, pozytywnie lub negatywnie? Z mojej kariery? No wiadomo, że na takich stadionach gdzieś tam malutkich, gdzie ta murawa nigdy nie jest do końca taka, jak powinna być, no to na tych stadionach się gra najgorzej. No pamiętam, jak grałem w Szczecinie, w Elblągu, gdzie popadało, no tak, no to... To katastrofa totalna. No takie właśnie miejscowości czy kluby, które z tymi boiskami troszeczkę gorszymi, no to na tych się gra najgorzej. Natomiast wiadomo, na większych stadionach, gdzie można już tą piłkę ładnie prowadzić po ziemi i wymieniać ją między kolegami, to gdzie jest mnóstwo kibiców, doping przez cały mecz, no to te stadiony wspomina się najlepiej. Mateusz, jest też pytanie od jednego z kibiców. Co byś powiedział młodym bramkarzom, którzy teraz zaczynają swoją przygodę z piłką, którzy dopiero wchodzą w ten wiek już taki, powiedzmy, bliższy seniorom, jakich błędów nie popełniać? No na pewno cierpliwość. Nie mogą reagować impulsem, prawda? Bo no, bramkarz specyficzna pozycja jest, bo zawodnik z pola ma różne alternatywy, bo może ktoś wejść po prostu w czasie meczu za niego, no a no, na bramkarzy mało się zdarza, żeby zmieniali podczas meczu, dlatego tutaj dużo cierpliwości i pokory jest potrzebne. Powoli nasz program dobiega końca. Panowie, czego wam życzyć? Można jeszcze powiedzieć, że życzyć wam sukcesów piłkarskich? No myślę, że tak, szczególnie Mateusz, jeśli chodzi o rozgrywki drugoligowe. Trzymamy kciuki za udane występy. Błażej, widzę okręgowej, no może uda się. Myślę, że zdrowia to chyba najważniejsze dla nas. No i oczywiście zdrowia w tych trudnych czasach. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Teraz z czystym sumieniem można oddać się oglądaniu meczu reprezentacji Polski. Gośćmi naszego programu byli Mateusz Kos, Błażej Radler, byli zawodnicy Rakowa Częstochowa. Dziękujemy Państwu za uwagę i mówimy do zobaczenia.